Dobra. Here we go, lecimy. No i znowu nie ma Batmana, bo zacząłem dość późno zacząłem. No i muszę dość wcześnie skończyć. Mam, nie wiem, godzinkę, półtorej godzinki na stream. Niewiele, niewiele, więc nie ma co męczyć. Chyba początkowo chciałem zagrać sobie tego Assassina półtorej godzinki, a później około 2 godzin w Batmana, no ale wyszło jak wyszło. Bo Stranger Thingsów nie oglądać. A w sumie może i masz rację. Ale prawdę mówiąc, nawet zaczyna się to robić dość ciekawe. Pierwszy odcinek, okej, coś tam próbowało strasznie, coś mu się temu udawało nawet. I okej, no nawet spoko się zapowiada. Później przyszedł drugi odcinek, trzeci odcinek. Nie było jakieś zaskakujące, nie było jakiejś urywu dupy i takiego wow, au, ale to świetne. Nie było oczywiście. Były po prostu odcinki nudne jak flaki z olejem, ale nie były dramatyczne. Nie były beznadziejne. No ale z kolei teraz jeszcze przed strumyczkiem. Przed strumyczkiem zdążyłem obejrzeć jeszcze czwarty odcineczek, który o dziwo jest całkiem spoko. Zapowiada się to coraz lepiej. Albo po prostu nagle tak z dupy moje oczekiwania zmalały. Przez co byłem, nie wiem, zadowolony? Zostaniesz przyszłości, to była straszna tandeta. No ale wiesz, dla takiej osoby jak ja, która no nie cierpi strasznych filmów, nienawidzi, po prostu nie lubi się bać, to było to całkiem spoko. A tandetę no w sumie było. Hahaha! O kurde, ale on ma wytrzymałe stopy. Ale no nie jest to złe. Tyle muszę powiedzieć, to nie jest takie złe. Chociaż to dzieło to nie jest, jak niektórzy myślą, no. Nie jest to takie dobre, jak niektórzy uważają, że jest. Aha. 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 Banzai! A nie da się, kurde, hej. Chyba, że... A, nie mogę tak już, nie mogę tam wskoczyć. Chyba, że... A mogę tak. Mogę tak, kurde, a widzisz jak jestem cwaniak? Jak ja jestem mądry. Jestem dobry. Mi się nawet nie chce drugiego odcinka oglądać. Więc co ja, Deziu, nie wiem, może jak będę miał motywację, to zerwę sobie dzisiaj nocki i obejrzę 4 pozostałe odcinki. No mimo wszystko to się szybko ogląda. Szybko to mija. Także powiem ci, jak to wyjdzie. Czy faktycznie to jest jakieś arcydzieło, czy jednak no tak nie bardzo. Ale no, raczej to będzie taki przeciętniak. Znaczy ja nie jestem jakimś znawcą seriali, ja w ogóle seriali nie oglądam. Nie jestem jakimś, nie wiem, serialomaniakiem, ja w ogóle seriali nie oglądam. Jedyne seriale, jakie w całości obejrzałem, to był Dexter, Lości, Supernatural prawie co obejrzałem, a na 10 sezonie skończyłem, bo to chyba 11 sezonów teraz. I coś jeszcze oglądałem całego? Czy kojarzy mi się, że ten serial jeszcze też oglądałem, ale nie pamiętam jaki. Odgadnij oficera NKWD i pozostanie... Haha, chowaj się. Uff.
Dobra. Światełka z główki. No halo, jak mnie zauważył? Jak wchodził The David, to tak mi się przyjemnie to oglądało, że oglądałem 6 odcinków po rzędu, tak 6 godzin rzędu oglądałem serial. Nieźle. Nieźle. Ale zastanawiam się... Zastanawiam się, co takiego dobrego jest z tym The Devil. Oglądałem pierwszy odcinek. Oglądałem pierwszy odcinek The Devil'a i no... niespecjalnie mi się podobał. Czy może nie tyle specjalnie mi się podobał, co jakoś niespecjalnie mi wciągnął. Jest takie... takie no nijakie po prostu. Im dalej, tym lepiej. No, no, pierwszy odcinek to była jakaś masakra. To było co najmniej beznadziejne. Ech, no weź to. Miałem go zabić, czy... A nie wiem. Chyba miałem go zabić. Good. No wiesz, ja mówię tyle po pierwszym odcinku. No pierwszy odcinek mi się nie podobał. W sumie porzuciłem po prostu tego całego The Devil'a po pierwszym odcinku. To było... Jezus, to jest takie... Nech. Ale wiesz, no tak samo... O, to samo w sumie... Zasadniczo to samo mówiłem i myślałem o Stranger Thingsach. I sobie nadal myślę, jakie jest... Ne. A jednak... Ale sądzę, że Finksy są dobre na taką chwilkę obejrzeć. Myślę, że takie 8 odcinków było idealne. No w sumie zasadniczo, no, Netflixy nie odwalają jakiejś fuszelki, tyle mógł powiedzieć. To co na razie od Netflixa oglądałem, to wszystko było przynajmniej przyzwoite. Ale oglądałem jak na razie oglądałem właśnie Stranger Things jak na razie. Stranger Things i Castlevania. Ale przynajmniej tyle słyszałem, że... To jest całkiem dobre. Całkiem Netflix dobre robi filmiszka. No, co mnie tu piszą? Leave me alone. O nie, zablokowali mi konto bankowe za nielegalne przelewy. W sumie trzeba irytować powoli ten efekt ziary. No, można go nie, nie można go włączyć, w końcu to jest port konsolowy. Haha. Zapomniałem, że światełek trzeba unikać. I nie warto we światełka wlatywać. No fucking way. Tylko zrozumiałem, że generator zasila lampy.
Dobra, światełko włączone. Niech ten gościu pójdzie sobie. Idź typu psik, a kysz. Nie jesteś tu mile widziany. Idź żeś. Ogólnie Newton jest... A faktycznie, Newton jest wyłączone. Lul. Nawet tak się słyszę, że nie włączam. O, działa, proszę. Ja nie wiem, kto wymyślił ziarno w grach, ale nie go powieszą. Czy wiesz co, ziarno jest okej. Okay, jeśli ma jakąś, wiesz, określoną funkcję. Niektóre, nie wiem, fragment jakiejś gry, żeby podkreślić jakiś dramatyzm czy cokolwiek. Ale no, taki troszkę nieuzasadniony. Nieuzasadnione używanie ziarna, żeby całą grę zrobić w takiej stylistyce, to tak nie bardzo. No, ziarno faktycznie, no, jest skurzający, no. No, wejdź tu. O, jany, dobra. Aha! Takie manewrowanie światłem. Aha! Aha! Jeżeli jest taka opcja, to zawsze wyłączam. Znaczy, wiesz, jeśli byłoby świetnie efekt działania w takich grzech, na przykład Battlefield, czy nie wiem, Call of Duty, to o kurde, nie róbcie sobie żartów. Ale wiesz, powiedzmy, że nie wiem, Max Payne, o, Max Payne 3 miał tam, wiecie, taką specjalną, może nie stylistykę, co... Cholera jasna. Co... efekt. Nie wiem, czy grałeś do w Mass Effect 3, ale tam był taki... Tak jakby psychodeliczne światełka. To akurat miało specjalne pokazać wewnętrzny spór bohatera samego ze sobą. Jego załamanie nerwowe i tak dalej, i tak dalej. No że szlak, jak... Ale no taki efekt działania to jest troszkę irytujący. Siema, Susku. Halo, halo. Dobra, ogarnięte. Dzisiaj mam badę z nas znowu. Nie ma, nie ma. Miał być. Miał być, ale to jeden to chciał strumyczka, więc pomyślałem, że nie będzie. Halo, wcale mnie tu nie widać. Wcale. Chyba z boku miałem przejść. Z boku, hehe. O, Łukasz będzie grał w czarne zespoły? Tak, będzie grał w czarne zespoły. Dlatego chciał, żebym mu, jak skończył robotę, odstawił strumyczka. I w sumie chciałbym jeszcze zrobić... O, fuck. Jeszcze to chciałem zrobić strumyczka, ale nie wiem, jak się dogadam z studentem. No, do wody Wołgi! Idziemy do mojej wody. Ja im puściłem wody. O, i będzie mi pociąg gonił. Nie, po tramwaj będzie mi gonił. O, lul. Ha? Aha, ja mam na dół zeskoczyć. Myślałem, że mam poczekać, pociąg przejedzie. Pamiętaj, macie pogrę, spodobał mu się. Jakiś typ hejtował grę. Że źle wygląda. No kurde, halo, w grach nie chodzi głównie o grafikę. Oczywiście niektóre gry fajnie, że ładnie wyglądają, że mam wrażenie, nie wiem, taki Wiedźmin, Battlefield, Uncharted 4, nawet w sumie The Last of Us wersji zremasterowanej, to są ładne gry.
Fajnie, że ładnie wyglądają, ale no kurde, no. Raczej bym się nie obraził, jakby na przykład te gry były odrobinkę brzydsze. Znaczy by się mało kto obraził. Lule, jak ja mam to światło przeminąć? Lol? Nie da się. No i od nowa, serio? Jezu, jakie to jest irytujące. Ja pierdzielę, dlaczego nie wychodzi teraz? Oh. Ja wiem, że teraz będzie mnie pociąg gonił. Ale kurde, no. Ale to jest głupie. Ale to jest głupie. Towarzysz! A Jezu, za dużo to kombinowania. No. Aha. To i tak miało być. A! Jezus. Albo blisko. He. Nie widać mnie, jestem niewidzialny. Lol. Aj kurde, panie gro. Nie minimalizuj się. Jezus Maria. Maria Jezus. Battle Mode Black Squad jest ciekawy, doby dla fanów Battlefielda, bo dosyć duże mapy. No wiesz, ja akurat Battlefielda nie lubię za dużo otwarte mapy, nie o to mi chodzi. Raczej za feeling. Za feeling broni głównie. Bo inaczej się strzela w BF, a nie inaczej w kodzie.
Ale są klasy jak z BF i mają już umiejętności. Klasy też niespecjalnie dużo robią. No boskie, bo byłoby łatwiej, mógłbym ich wszystkich powyzabijać. Ta łódka wcale się nie rusza. A mam paki, health paki, wrzutnie rakiet, helikopter. No i chowałem się z skrzynkami, no kurde, to jest niepoważne. Oh. Jakie to jest głupie. No, strzelaj żeś tam. Jezu, jak się ciężko tym apeluje. No nie, chowaj się, kurwa! I to sterowanie jest popieprzone. Tu trzeba kilka przycisków na raz klikać, to jest irytujące. Musisz tą łapę tak roztapierzać jak... Cholera wie co. No weź, strzelaj tym harpunem. No żeś przychował się tymi szynkami, jak to jest... Nie mogę ich zabić, po prostu... Pokażcie mi, mogę? Oczywiście, że nie mogę. Ja pierdzielę, no.
Ale to jest tak beznadziejnie steruje tym wszystkim. Jezus, to się tak beznadziejnie steruje, to... Goddammit! Goddammit! Naprawdę się ciężko steruje. Jakby się dało to jakoś, nie wiem, sprawniej. Że ja muszę jakoś klikać pierdyle różnych kombinacji. A to już nie jest takie łatwe. Nożesz! Też minął. No gdzie do wody idziesz, głupia mendo? Zamknij mordę. To jest największym jest problemem sterowanie, które się go nie da ogarnąć. No to teraz będzie przywalone. Cudem. Nie, może do wody mam wskakiwać. Nożdzie! No to jest jakiś pomysł. Tak, jest tak niedorobiona, tak zabugowana, że nie widzą mnie tu. I wykorzystam to. Wykorzystam tą niedoróbkę.
Ale co jest nie tak? Na miłość boską. No. Ja pierdzielę, ale tutaj nie mam cierpliwości już. Tu nie chodzi o to, że są sekwencje spieprzone, po prostu to sterowanie jest tak źle zrobione. Rozumiem, że żeby przewijać tą linką, muszę pierdyle dużych kombinacji naciskać na nas. Kurwa mać. Oby ja słyszałem to. No i teraz będą latać tym alarmem. No to jest sterowanie definitywnie pod pada zrobione. Tylko, że tutaj nie ma wsparcia dla pada. Nie da się w ogóle tego zrobić. O, chyba coś tam zacząłem ganiać. O, Jezus Maria, moja łapa. Dobra, lecimy. Ale pierdzielenie. Ale jak zacząłem, to trzeba to skończyć, no.
No weź, skorzystaj z tej durnej radiostacji. Dobra, teraz jakieś bomby ma... O, ten ma bomby, super. No nie podnoś go. Ja piję... Kurwa, dzielę. Przynajmniej tyle. Miło. No. Strzelaj tą bukawką, a nie. Товарищ Троцкий. Коля, you scared the hell out of me. Кола. Coca-Cola. Naciskam na Coca. Is it true? You have one of the Tsar's daughters. Yes, I have to visit Moscow. You didn't bring her with you? Can you arrange our transportation? Bring the girl. I can't do this if you're in two different places. Under my protection. I'm sorry, Koya. I wish you'd have just brought the girl with you. Zdrajca! Zdrajca! Będzie coś po Asasyfie? Miał być Batman. Miał być w kryperku Batman, ale nie będzie, bo ten chce zagrać w Black Squada. Czyli pogramy jeszcze tak w 40 minut i oddamy pałeczkę Torrentowi, który zagra w tą bieda FPS-a. No miał być Bad Dezen. Miał być, ale to on chciał streama. Bieda, Counter Strike. Walk
Myślę, że rewolucja. No i drzesz tam! Bad design się skończył, teraz pora na ugasz strajk. Black Offensive. Przelecam do sklepu, myślę sobie w Nowozgę, niż w Batmana GTA to pooglądam, a tu chuj Steam Offline. No. Wszystko przez to, że za bardzo powiedziowałem w Assassinie. No jak? Ciszkowałem się. A może tak byś pograł w dobre gry? Zamknij mordę, bo cię zbanuję. Assassin isn't invincible. Bullets will do to him what they do to him. Let's go for stable. Where were you? Bondarenko ulica outpost. They're holding the assassin. One tough bastard. Hasn't said a word. You will. They always talk. You'll lead us to the girl and that box. Bondarenko ulica. It's my turn to help you, Nikolai. Do you think they'll get anything out of that assassin now he's been captured? I don't know. I hope they break him nice and slow. Make him suffer a bit. The station looks secure. There's been no signs of trouble today. Good. Are the tram checks all in place? Yes, we have checkpoints on each of the lines and random searches to keep people on their toes. Where did you say you were from originally? Oh, long way from here. Isn't that where the anti-Bolsheviks have set up power now? I co, będziemy pociągiem jechać? Będziemy jechać pociągiem.
Dlaczego go nie mogę zabić? No i pociąg nie odjechał. No jakie to sterowanie jest nie... Już wiecie co sądzę o tym sterowaniu, nie będę się powtarzał. O! No jedźżesz. Ta sekwencja chyba szósta. Dlatego zobaczyłem jeszcze 10 sekwencji. No weź tą na tą drabinę, a nie latasz jak... Właśnie nie wiem, czy to zdrowotnie wytrzymam. Nie wiem, może pójdę na jakieś wakacje po tym albo na odwyk. Pójdę na jakąś, nie wiem, terapię przeciwgniewową. No. Szanowny Batmanie, nie jeździsz, bo to jest takie trochę, nie wiem, casualowe. I tam sterowanie jest do ogarnięcia. Tam sterowanie jest nawet przyjemne. No i gdzie... Brawo. Klap, klas, klask. Szkurwa mać. Nie mam cierpliwości. Jakbyś grał trzeci raz z tą samą platformą, z takim samym zróbcowaniem, to byś inaczej mówił. Ale myślę, że Dezen mówi o Batmanie Arkham Origins. Że pod względem technicznym jest beznadziejne. Chyba. Szkło wreszcie spada jak ta głupia melepeta. No i oczywiście teraz pociąg odjechał. To jest wkurzające na miłość boską.
O, Jezus, będę musiał potem jakoś odreagować, czy coś. Dla mnie te czasy najwyżej mogły być na Vita Switcha, w ogóle nie rozumiem polityki wydawania takiej gry bez możliwości podpięcia pada. Nie tylko ty. Ale tam nie mogę iść, bo tam jest cholerna mina. A tu nie mogę iść, bo tutaj nie ma klucza. O Jezus Maria. Oczywiście tu nawet nie mogę walczyć. O, jakie to jest ograniczone. Że ja ich nawet nie mogę ograbiać. Halo. W jaki sposób ja na tą przejść, jak... Nie mogę cholernych pułapek zbyć. To się chyba niepoważnym projektując tych poziomów. No ale jaki strażnik, jak nawet nie mogę ich okradać. Że nagle się okaże, że mogę. O, owszem, mogę okradać. Dobra. No podejdź, Rzeszczu. O, fuck, trzech ich jest. A, podejdź tu kolego, podejdź tu kolego. Ładnie, proszę. Ten na górze ma kartę magnetyczną czy klucz?
Fajnie, mina wybuchła. Fajnie. Fajnie, że dostałem karty magnetyczne. Szkoda, że nie dostałem klucza do drzwi. Bo bym fantastycznie mu dostał. I udało się, że nawet ten kolega ma klucz do drzwi. A tego kolegi co? Nie ma tutaj, żeby przyszedł i nie zabił? Żadny nikt nie chce mnie zabić. Oho, a jednak tam jest kolega, który chce mnie zabić. No chodź tu, koleżko, chodź tu, chodź tu. Dam ci buziaczka. Z mojej linki z hakiem. Mi tam dupę zawraca. Jadę windą sobie, windą sobie jadę, sobie windą, windą popierdykam. Oho, bieg Helixa, uwaga. Teraz będzie inny Helix. Będzie super morderstwo Helixa. Oszczę Helixa, ulala. O, to jest ciekawe. Znaczy się nie kurde, jak... Ej, to fajna umiejętność. Aha, przepraszam, przypadek. No Jezus Maria, ja tu wcale nikogo nie dźgałem nożem. Przywidziało ci się typu. I nagle wszyscy nazywają go Cola. Ha, ha, ha! Chyba mnie zastrzelił. Potrzebny mi jest klucz. Where did you say you were from originally? Omsk, long way from here. Isn't that where the anti-Bolsheviks have set up power now? I had heard that, but I don't really listen out for any news. Do you ever go back? Identify yourself! Over there! Wydaje ci tylko ja. Wiesz co, chciałbym się denerwować, ale tu się nie da. Both if they discover my actions.
No wejdź po tej drabinie, kobito. And Estonia plans to do the same, but they want to remain closer. So they don't want Bolshevik rule. Brave choice. I wouldn't be so sure about that. What was that? What do you mean? But at least not. Anyway. Nothing. How so? Oh, most of the left and the right both opposed, but they won't work together. Right, don't mix. I'm just happy to stay in the middle and try to keep my nose clean. It's just... Mam pomysł. Stay where you are. No serio, od początku muszę. No, nie możesz pod... Aha, tak, jesteś słabiuszcem. Jesteś biedakiem, Polakiem, słabiakiem. Dlatego nie podniesiesz szyba. Użyjesz ten klucz. No masz ten klucz. Nawet po drabinie możesz wejść. Chwila. Tamten typu też się liczy? Nie liczy się. Kurde, ale nie róbcie mi jaj. A tak, przecież nie okradłem go. Got it.
Popatrz je w tą stronę, jak możesz, i się odpatrz. 5 godzin później. Is that you? How did you? Don't talk. We must go. Wait. Who am I talking to now? Shall you? I am myself, Nikolai. Though she did help me. Come. We must hurry. What's happening? The Bolsheviks are here. They are attacking Kazan. Can you walk? I can. Can you run? Dobra. Ogarnię tylko, jaka to była sekwencja, ile mi zostało do końca. Aha, czyli 6 sekwencję też przeszedłem, no dobra. Z tego co widzę, dobra. Przejdę jeszcze jedną sekwencję i koniec. Chyba, że ta sekwencja będzie krótka, co wątpię. Do Wołgi, idziemy do mnie. Dlaczego sam Kolia? Szykuj się, Wolfgang, oni nadchodzą. Kto nadchodzi? Jak została schwytana? No biegnie przecież. No ta sekwencja nad snajperką. Ale ta sekwencja z snajperką jest nawet spoko. No kurde, Jezus, to sterowanie! Dziękuję. Call of Sniper. No, skrytobójcy. Ale no, trzeba iść z duchem czasu. Dalej będą latać z oszczami jakieś mędy, które ludzie używają teraz karabinów. W sumie jakby nie patrzeć... snajperki to takie współczesne skryte oszcza, no. Kiedy to bójca, bo strzela z daleka, no dokładnie. Snajperzy to asasyni.
wherever you are. Over there! Over there! Aha. Where are you? There's no escape! We will find you. Też może asasyn musi się jakoś unowocześnić. Duży asasyn będzie w Egipcie z uławem, sokołem czy tam innym lotem. Aha. A najlepiej ich wszystkich powyzabijać. Jadę windą sobie. Chodźże, szczu, cwaniaku! Zrobili kopię BR-fajniki na telefony. Ale jak kopię? Czego kopię? Czy no wiem czego kopię, ale jak kopię? Jak można kopię BFA zrobić? Co teraz znowu wyścigi? Zacząłem dochodzić do wniosku, że India była naprawdę spoko częścią. Miał w sumie taki klimacik. Ludzkie literki wszystko tłumaczą. To ludzkie, czyli pewnie jest słabe. Czyli pewnie niegrywalne. No, wejdź tam. Jak została schwytana, została schwytana, dobra, zabiję ją. Jadą się. Zastanawiam się i sopić się telefon.
Topić się mózg. No, ale to są chroniklesy, Mystus. To są chroniklesy. Ach, w stopę. Albo w coś zupełnie innego. Jezu, ile ma tych pocisków? I ten ogień, a co ten ogień jest nawet ładny. Taki płaski. Jak dziewczyna Mystusa. Okej. Znowu go zastrzeliła, jego dodźgałem. Kurde, idealne. Jesteśmy idealnym kombo. On strzela, ja dźgam. Zawsze chciałem dźgać ludzi. Chodź, podejdź do okna. Chodź, podejdź do okna. Chodź tu. Chodź tu. No chodź tu. Ale chodź. Dziękuję. Ale trzeba przyznać, że muzyka to naprawdę jest spoko. Fabularnie to jest najlepsza część. I w sumie jest to mniej irytujące, wydaje mi się, niż poprzednie Hioniklesy. Easy, Boy, kurde, Assassin of Duty. No pokaż swoją twarz, pokaż ile w sobie masz. Tak naprawdę jesteś tym, co jesz. Chyba.
Chwila. Hello, darkness, my old friend. Aniu, co ty robisz? Ale Aniu? I pewnie cała sekwencja od nowa. A, w sumie nawet nie. No właśnie widzę. Fuck, ale ilu to jest? Zaraz, 2-5 tam jest. Że ja muszę ich pozejmować już w biegu. A co ja jestem? Biała śmierć? Jeden. No! O, oh, fuck, jest choke. Seriously choke. Shoot a barrel roll. Nice one. Nice swaff one. Nice laugh one. So now I can no longer be myself. Anastasia Nikolaevna needs to fade away. She cannot be a part of this new world. Oh. A czekaj, w sumie pamiętam z lekcji historii. Właśnie coś tam było, że ta ostatnia z Romanowów. Coś tam znikła, później się pojawiły jakieś podróbki, które chciały być, nie wiem, szlachtą? Chyba, że to nie ten wiek. A coś takiego było. Moskau. Więc on wygląda, jakby nosił kawałek drewna na plecach. Everything you've seen. What? Sergei, I gave the child my word. She is safe now, Nikolai. She is with us. No harm will come to her. I'll be fine, Kolya. I pewnie teraz oznę zdradzą ich. Take care of them. I won't be far, and I will return as soon as I can. Dlatego templariusze są najlepsi. Oni się nie zdradzają. Oni są sobie wierni i lojalni. A takie asasyny... Darman zabijał swoich braci. Zostanę templariuszem.
idealnie. Dobry wieczór, towarzysz. Dobry wieczór, towarzysz. Where's the girl? Which facility? Talk! The Kremlin. Next to Tsarskaya Tower and the tram station. Zabij go! To... Tsarskaya hideout. I know this place. Nie zabijaj swój becie, stosuj bez go. Ja też nie mogę ich zabijać. No ale dobra, no nie można mieć wszystkiego. Czyli będzie ciężko. Będzie bardzo ciężko.